Rozmawiamy z panią Teresą Pamułą, dyrektorem Podkarpackiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Rzeszowie. Pani dyrektor, jest pani osobą nową na tym stanowisku. Czy mogłaby pani powiedzieć parę słów o sobie? Na tym stanowisku jestem osobą nową, bo od 18 stycznia piastuję ten zaszczytny urząd. Pracuję od 2000 roku w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, więc mam doświadczenie. Pracowałam na różnych stanowiskach jako specjalista, główny specjalista, kierownik biura powiatowego, więc mam doświadczenie, znam problemy biura i to chyba też jest bardzo ważne. Znam producentów, znam rolników, którzy starają się o środki. Wiem, jak do nich podejść, jak rozmawiać z producentami. Wiem również, na czym każdemu zależy, i pracownikowi, i beneficjentowi. Mnie szczególnie zależy na świetnej organizacji biura, żeby agencja była postrzegana jako instytucja przyjazna społeczeństwu, żeby była najlepszą instytucją w województwie podkarpackim, a chciałabym, żeby również była najlepsza w całej Polsce, jeżeli chodzi o oddział regionalny. To taki jest mój cel ważny, żeby była przyjazna. Tak, to najważniejsze. Podstawowym, jednym z podstawowych zadań agencji są dopłaty bezpośrednie, prawda? Pani dyrektor, proszę powiedzieć, jak kształtuje się sprawa płatności za dopłaty rolnicze za rok 2015? No i jak będzie ta sprawa wyglądała w tym roku? Jeżeli chodzi o płatności 2015 roku i kampanię 2015 roku, można powiedzieć, jest tak to postrzegane, że są opóźnienia. Nie ma generalnie opóźnień. My jako agencja mamy prawo wypłacać te płatności do 30 czerwca, ale nam zależy bardzo, żeby rolnicy te płatności otrzymali jak najszybciej. Jest to 30% ich dochodu otrzymywanego z gospodarstwa, więc te pieniądze na początku wiosny są bardzo ważne i my, ja jako dyrektor, prezes agencji, pracownicy wszyscy wiedzą, bardzo, bardzo nam zależy na tym, żeby te pieniądze jak najszybciej dotarły do rolników, na konta rolników. W obecnej chwili właściwie mamy już wypłacone, jeżeli chodzi o kwotowo, prawie 80%, 78% kwotowo środków wypłaconych z poprzedniej kampanii. Jeżeli chodzi o ilość rolników, która otrzymała płatności, jest to już prawie 84%. Pozostali właściwie rolnicy, u których była kontrola na miejscu. Ci, którzy nie mieli kontroli na miejscu, na pewno otrzymają pieniądze do końca marca albo na początku kwietnia. U tych rolników, u których była kontrola na miejscu, dopiero rozpoczniemy wypłacanie i naliczanie im pieniążków w drugiej połowie kwietnia, czyli będziemy się starali, żeby te pieniądze do końca kwietnia czy do połowy maja były na kontach. Mogą się zdarzyć jakieś tam drobne, jakieś nieścisłości, ktoś coś może będzie miał źle wypełnione, będą jeszcze wezwania, korekty, więc taka wielka prośba do rolników, jeżeli pracownik biura do Państwa zadzwoni i poprosi, żeby przyjechać, wyjaśnić, to dla Państwa dobra, żeby to wezwanie nie krążyło, żeby ten czas nie wydłużać. Bardzo proszę, odpowiadajcie na telefony, odbierajcie telefony i jeżeli taka jest potrzeba, pracownik biura powiatowego dzwoni do Państwa, przyjeżdżajcie, wyjaśniajcie na miejscu. To przyspieszy Państwa procedowanie wniosku i szybciej te pieniążki wpłyną na konto. Jeżeli chodzi o kampanię tegoroczną, ona jest również bardzo ważna. Dla mnie jest ważna z tego powodu, że po raz pierwszy na tym stanowisku będę patrzeć na tą kampanię i zależy mi na tym, żeby ona była prawidłowo i dobrze przeprowadzona.
trwają szkolenia, więc zapraszam rolników na te szkolenia, uczymy jak wypełniać wnioski, mówimy o tych wnioskach, więc jeżeli ktoś ma prosty wniosek, on jest personalizowany z załącznikami graficznymi, po tych szkoleniach może sam wypełnić, jeżeli są trudniejsze wnioski z programami rolnośrodowiskowymi, prosimy, żeby się zwracać do ośrodków doradztwa rolniczego, oni pomagają wypełniać te wnioski i na pewno to zrobią dobrze, nie będziecie Państwo mieli kłopotów, później nie będziemy wzywać, dla nas to będzie też lepsze, że dobrze i prawidłowo wypełniony wniosek. Już w ciągu pierwszego dnia, czyli wczoraj na terenie całego województwa przyjęliśmy około 500 wniosków. Prosimy, żeby te wnioski nie czekać do końca, bo później to wyjaśnienie błędów może skutkować również sankcjami. Właściwie takim ostatecznym terminem bez żadnych sankcji jest 31 maj, a na złożenie wniosku 16 maj. 31 maj to jest na złożenie zmiany do wniosku bez sankcji, bez potrąceń, a 16 maj na złożenie wniosku, ale jest moja wielka prośba i wszystkich pracowników. Jeżeli to Państwo szybciej zrobimy, my szybciej obsłużymy te wnioski, możemy wyjaśnić pewne kwestie bez jakichś tam uszczerbku na Państwa finansach, bo po 15 maja i po 31 maja wyjaśnianie korekt może spowodować jakieś tam sankcje terminowe. Więc taka prośba, nie czekać do ostatniego dnia, przygotować te wnioski. Jest jeszcze czas, nie rozpoczęły się prace polowe, więc bardzo bym prosiła i zachęcała rolników o udział w szkoleniach i przynoszenie już do nas, do biur tych wniosków. Tak, gorący apel do rolników. Przejdźmy może teraz do programu rozwoju obszarów wiejskich w 2016 roku. Są pewne nowinki. Nowinki, tak, no w tej chwili jest informacja o naborze wniosków na modernizację gospodarstw rolnych. Wnioski będziemy przyjmować od 31 marca do 29 kwietnia. Jest miesiąc na ten. Wnioski przyjmuje Podkarpacki Oddział Regionalny, ale można również złożyć w biurze powiatowym ten wniosek, który zostanie przesłany do nas, do oddziału regionalnego. Ponieważ są to wnioski złożone, związane z produkcją, będziemy płacić na zwiększenie produkcji prosiąt, produkcji bydła, produkcji mleka, na innowacje, więc niektóre inwestycje, które Państwo będziecie proponować w tych wnioskach, związane będą z pozwoleniami na budowę. Więc jeżeli jest zainteresowanie, jest taka potrzeba, żeby rozwinąć, bardzo bym prosiła, żeby już interesować się, już przychodzić do ośrodków doradztwa rolniczego, pytać, jak wypełnić ten wniosek, wiedzieć, co Państwo chcecie zrobić i żeby te wnioski były złożone w tym terminie. Można uzyskać płatność do 900 tysięcy złotych nawet przy rozwoju produkcji prosiąt, 500 tysięcy przy innych produkcjach. Są to dosyć duże kwoty. Finansowane będą w wysokości 50% przez agencję. Jeżeli to będzie młody rolnik, to będzie to 60%. Jeżeli to będzie dwóch rolników, którzy będą wspólny wniosek, to też będzie 60%. Więc są to pieniądze dosyć ważne i istotne, które włożymy w rozwój naszego gospodarstwa i zachęcam bardzo serdecznie. Trwają szkolenia dotyczące modernizacji. Bardzo, bardzo proszę, żebyście Państwo przychodzili i ci, którzy są zainteresowani tym, którzy chcą rozwijać tę produkcję, skorzystali z tych środków. Tak, ja przypomnę tylko, że najbliższe szkolenie dla rolników, między innymi z powiatu brzozowskiego, ale też sanockiego, leskiego, krosińskiego i bieszczadzkiego, odbędzie się już 21 marca w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sanoku, początek o godzinie 10. Zapraszam serdecznie. Rzeczy jasne, są to bardzo ważne, wielomilionowe sprawy, niemniej jednak działalność agencji to również edukacja, to również promocja. Chciałem zapytać, czy jakąś niespodziankę szykują Państwo również dla przedszkoli z terenu naszego powiatu? Tak, pan prezes część środków, która miała być przeznaczona na promocję,
przeznaczył właśnie na dofinansowanie przedszkoli, to znaczy w całej Polsce, również w województwie podkarpackim, więc kierownicy mogli wybrać jedno przedszkole, które uważali, że najbardziej tej pomocy potrzebuje. Wybrane zostało przedszkole w Grabownicy Starzyńskiej i tam zostanie ta pomoc skierowana do tego przedszkola i myślę, że to będzie to dobre wydać na papiery. Myślę, że lepiej, żeby dzieci miały radość z tych pomocy i z tych zabawek, które otrzymają. Ja ze swojej strony bardzo zachęcam do odwiedzenia strony agencyjnej arim.gov.pl, również do kontaktów z biurami powiatowymi czy z oddziałem regionalnym. Jeżeli są jakieś problemy, są jakieś wątpliwości, proszę dzwonić do nas, czy indywidualnie przychodzić. Na pewno rozwiążemy wszystkie problemy i pomożemy w tych kwestiach, które są z nami związane. Może jeszcze tak na koniec dodam, to jest taka dosyć ważna sprawa, że w tegorocznych wnioskach jest takie nowum, że producenci, którzy mają zawarte czy użytkowali grunty Agencji Własności Nieruchomości, muszą mieć umowy do tytuł prawny do tych działek. To jest bardzo ważne i w tym roku po raz pierwszy została zmieniona ustawa o płatnościach bezpośrednich. Jest to niezbędne, żeby otrzymać płatność. Musi być albo umowa dzierżawy, wieczyste użytkowanie, jakikolwiek tytuł prawny do gruntów, które są Skarbu Państwa. To jest bardzo ważne. Trzeba będzie złożyć oświadczenie, że posiada się tytuł prawny do tych gruntów. Serdecznie dziękuję Pani za rozmowę. Życzę spokojnych, pogodnych, rodzinnych świąt Wielkiej Nocy. Ja też serdecznie dziękuję i cóż, ze swojej strony też wiele, wiele dobrego dla Państwa, również dla wszystkich mieszkańców, dla rolników powiatu brzozowskiego i również pracownikom agencji chciałabym złożyć jak najlepsze życzenia świąteczne. Wszystkiego dobrego, smacznego, święconego.